godzinę 17. Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu autorskim online z panią Aubeną Grabowską w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu. Jest to spotkanie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Projekt Kulturalny Dzień Książki jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Witamy serdecznie panią Aubenę Grabowską, która łączy się z nami z podwarszawskiego Brwinowa. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Zachęcam, aby wszyscy włączyli kamerę, wtedy będzie nam łatwiej prowadzić spotkanie. I oczywiście zachęcam również do zadawania pytań na czacie, potem będziemy mogli zadać te pytania pani Aubenie. Na początek kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Pani Aubeno, jest pani lekarką, neurologiem, epileptologiem, aktorką, a przede wszystkim pisarką różnych gatunków literackich. Pisze pani książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jest pani autorką bestsellerowej wspaniałej sagi Stulecia Winnych. Zadebiutowała pani powieścią Tam, gdzie urodził się Orfeusz, a niespełna tydzień temu ukazała się pani najnowsza powieść Rzeki płyną jak chcą. Proszę powiedzieć, jak udaje się pani połączyć te wszystkie aktywności? No, jest coraz trudniej połączyć te wszystkie aktywności. Musiałam niestety zrezygnować z takiej bardzo aktywnej pracy jako lekarz. Już nie pracuję w szpitalu, tylko przyjmuję pacjentów ambulatoryjnie. To jest zawsze łatwiej. Poza tym gro czasu zajmuje mi nie pisanie i nie działalność lekarska i nie aktorska, co jest bardzo przyjemnym hobby i niewiele czasu na to poświęcam, tylko opieka nad dziećmi, która z powodu pandemii w zeszłym roku była tak ograniczona. Ja nie musiałam je wozić ani do szkoły, ani na zajęcia różne dodatkowe, w związku z czym tego czasu rzeczywiście zrobiło się dużo. Także udaje mi się łączyć z powodzeniem. Coś nam przerwało, ale dobrze, mamy panią dalej. Na szczęście nic tutaj się nie wydarzyło. Dobrze, może zaczniemy od początku. Skąd pomysł na studiowanie medycyny, a później na tak trudną specjalizację, jaką jest neurologia? No, muszę powiedzieć, że to był pomysł taki dosyć kontrowersyjny. Tutaj proszę, przedstawię kota, który właśnie przyszedł. O, wspaniały. To jest kot Bronisław. Witamy. Przedstaw się. Jeden z mojej czwórki kotów. Dobrze, ty sobie tutaj usiądź, a ja będę dalej mówiła. To był pomysł taki bez pomysłu zupełnie. Ja tak naprawdę chciałam być aktorką i w tym widziałam swoją przyszłość w teatrze, absolutnie w rolach wielkich heroin. Natomiast nie odważyłam się studiować tego kierunku, który jak wiadomo jest bardzo uzależniony od szczęścia, od możliwości w danej chwili. Czasami wspaniały aktor nie jest w stanie niczego osiągnąć, bo różne rzeczy się zdarzają. A poza tym wtedy byłam związana z chłopakiem, który nie wyobrażał sobie mnie w roli aktorki, a sam chciał studiować medycynę, w związku z tym ja uznałam, że i ja tego bardzo chcę. I na medycynę poszłam, zwłaszcza, że nie miałam żadnego lekarza w rodzinie, ani wśród bliskich znajomych, więc nie miałam zupełnie pojęcia, z czym wiąże się ten zawód, jak wyglądają te studia. To, co ludzie mówią na ten temat, że są rzeczywiście bardzo trudne studia, ja nie wiedziałam, jak trudne. Ale ponieważ jestem osobą, która się nie cofa, a przynajmniej która się nie poddaje. W związku z tym te studia skończyłam. Znalazłam specjalizację, która mi odpowiadała, w której się rozwijałam i w której byłam szczęśliwa, pracując z pacjentami neurologicznymi. Więc tak po prostu wyszło. Rozumiem. A pani kolejna ścieżka życiowa to oczywiście pisanie. Proszę nam opowiedzieć, od czego to się zaczęło. Pisanie było w pani od zawsze?
Było we mnie od zawsze, bo ja w 8 klasie wygrałam olimpiadę polonistyczną, więc wydaje się, że miałam do tego predyspozycję. Dlaczego nie wybrałam studiów humanistycznych? Otóż prawdopodobnie dlatego, że moja polonistka w liceum, nieżyjąca już, bardzo wymagająca, niezwykle taka ostra nauczycielka, no ona kiedyś powiedziała, patrząc na naszą klasę, że żadne z nas się nie nadaje do studiowania polonistyki. W związku z tym, no ja to przyjęłam do siebie, no jak żadne z nas się nie nadaje, no to ja też nie. I uznałam, że to nie jest moja droga. Na studiach pisałam przez 8 lat, na studiach i po studiach, do gazet kobiecych. Pisałam tam porady, porady psychologiczne, porady medyczne, ale też takie drobne historie z życia wzięte, historie miłosne. I bardzo to lubiłam, ale to nie było pisanie w moim pojęciu, tylko zarabianie na życie. W związku z tym też nie określam tej działalności jako pisarskiej. Natomiast później, kiedy pracowałam w szpitalu, pracowałam jako nauczyciel akademicki, między innymi bardzo taki aktywny lekarz dyżurujący. Pracowałam naukowo, co bardzo lubiłam i absolutnie mnie fascynowała ta działalność. Pisałam też bardzo dużo prac poglądowych, tak zwanych, czyli nie opartych na materiale oryginalnym naukowym, ale też takie kompendium wiedzy na temat danej dziedziny, którą właśnie opisywałam. Albo opisywałam przypadki ciekawe, dopisując do tego literaturę i dyskutując. Też to bardzo, bardzo lubiłam. Ale pisać zaczęłam dopiero wtedy, kiedy odeszłam z kliniki z powodów życiowych, rodzinnych. I wtedy po raz pierwszy w moim życiu pojawił się czas. I też nie miałam pomysłu, żeby pisać. Nie mówiłam, że teraz ja będę pisać, bo ja teraz właśnie chciałam pisać książkę. Ja napisałam takie wspominki o Bułgarii, o mojej drugiej ojczyźnie, dla moich własnych dzieci, ponieważ uznałam, że one bardzo mało o tym kraju wiedzą, z którym to krajem ja jestem ogromnie związana. I kiedyś, kiedy mnie zabraknie, jeśli zaczną pytać, jeśli zaczną się interesować, to nie będzie kto im miał opowiedzieć, jakie są ich korzenie. W związku z tym uznałam, że ja właśnie napiszę taką książkę i podaruję to swojej rodzinie. I tak też uczyniłam, bo wydrukowałam 12 egzemplarzy na swój koszt. Ale ponieważ ja jestem estetką, bardzo lubię, jak jest coś ładnego, w związku z tym nie wyobrażałam sobie, że taki prezent to będzie po prostu wydruk taki A4 z drukarki i no i może zabindowany, więc bardzo chciałam, żeby ktoś mi zrobił okładkę. No i poprosiłam takiego znajomego, który umiał to robić. I on mi powiedział, że tak się zaczytał, przygotowując dla mnie, łamiąc tę książkę, że on absolutnie rekomenduje, żeby spróbować wysłać to do wydawnictwa. I ja to zrobiłam. I książka została wydana przez wydawnictwo Świat Książki w 2011 roku. I tak to się właśnie zaczęło. Mówimy tutaj o książce Tam, gdzie urodził się Orfeusz? Tak. Mówimy no o właśnie. Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Tak. I to właśnie to był Pani debiut. To jest książka bardziej o Pani rodzinie i tradycjach, czy bardziej obraz Bułgarii, jaką Pani zna i zapamiętała? Bo muszę przyznać, że jest to książka bardzo osobista. Tak, to jest jedno i drugie. To są moje wspomnienia z dzieciństwa, gdzie jako samotne dziecko przebywałam tam przez całe wakacje z babcią i byłyśmy razem, jeżdżąc i w góry, i nad morze. I też taki obraz Bułgarów wtedy i dzisiaj, jacy są, jaką mają mentalność, czy lubią Polaków, co tam warto zwiedzić, co jest pięknego w miejscach, które nie do końca znamy, bo przecież jeżeli jeździmy do Bułgarii, to jeździmy nad morze, a nie w góry, w które właściwie mało kto się zapuszcza, żeby zwiedzić, a tam są piękne miejsca i bardzo ważne. Także to jest książka właśnie o wszystkim, o mnie, o tym, jaka byłam jako dziecko, o Bułgarii, w Bułgarach i też o tym, jak się toczyła moja ścieżka życiowa, skąd się wzięłam właściwie. Rozumiem. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło oczywiście bestsellerowej sagi Stulecia Winnych. Proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, że rodzina Winnych są to postaci fikcyjne, wymyślone. Ja gdy czytałam powieść, takie jest moje zdanie, to miałam wrażenie, że mam przed sobą historię prawdziwej rodziny, na której kartach toczy się prawdziwe życie, pełne uczuć, wyrazistych charakterów, no przede wszystkim tych kobiecych charakterów, prawda? Szczególnie w pierwszym tomie, ci, którzy przeżyli.
No bardzo dziękuję. Strasznie mi zależało na tym, żeby ta powieść była prawdziwa i żeby bohaterowie to byli tacy ludzie, że czytelnik właśnie miałby wątpliwości, że to jest niemożliwe, żeby tak wyraziste osobowości były osobowościami jednocześnie wykreowanymi. I to jest dla mnie najwyższy komplement. I muszę powiedzieć, że zdarzają się osoby, a nawet zdarzyły mi się dwie rodziny, które powiedziały, że absolutnie widzą siebie w winnych i to ja ich historię wykorzystałam na kartach książki. Zawsze mówię zgodnie z prawdą, że wymyśliłam tę rodzinę od początku do końca. A z którymi bohaterami jest Pani najbardziej związana z powieści? Które są Pani ja najbliższe? Myślę, że z Bronią zdecydowanie, bo to była też bohaterka, która mnie pokonała w jakiś sposób. Mianowicie ja jako pisarka absolutnie wiem, co chcę napisać i jak będzie wyglądała powieść, którą wymyśliłam. Czy będzie miała więcej części, czy też to będzie zamknięta powieść jednoczęściowo. I tutaj, jeśli chodzi o Bronisławę Winną, to chciałam ją wprowadzić tylko na jakiś czas, żeby ona pomogła po śmierci synowej, żeby pomogła swojemu synowi. I później chciałam ją oddalić w jakieś miejsce inne. I ona jakoś tak nie pozwalała się oddalić. I ja ciągle wymyślałam kolejne sceny z jej udziałem. I koniec końców napisałam scenę, w której ona i Antoni przeprowadzają się do Stanisława i już po prostu tam zostają. Także ona jest mi bardzo bliska właśnie z tego tytułu, że to była bohaterka, która wypchnęła się na karty książki sama i już tam została. Ale oczywiście bardzo lubię Anię. Ogromnie lubię też bliźniaczkę z najmłodszego pokolenia, czyli Julię, z całym jej wahaniem i niepewnością. Lubię czarne charaktery, które tam przedstawiłam. I też podobają mi się takie postaci, które ja wymyślałam, które są bardzo takie niejednoznaczne, które wzbudzają ogromne kontrowersje, tak jak na przykład Ewa, gdzie ostatnio oglądaliśmy jej bardzo kontrowersyjną decyzję wyjazdu do Izraela i taką ogromną dyskusję wywołała ta jej decyzja, czy Ewa postąpiła słusznie. I myślę, że to jest piękne w zawodzie pisarza. Bardzo ciekawie wprowadziła Pani do powieści postaci historyczne. W jaki sposób dokonywała Pani tego wyboru? Dlaczego akurat Iwaszkiewicz, Korczak? One mi były potrzebne, te postaci. Wydawało mi się, że one idealnie pasują do postaci fikcyjnych, bo z postaciami autentycznymi, które pojawiają się w książce, to jest tak, ja już się przekonałam. Mianowicie wydaje się, że te postacie autentyczne uwiarygadniają istnienie postaci fikcyjnych. Że skoro postać autentyczna rozmawia z postacią fikcyjną, to czytelnik wierzy, że ta postać fikcyjna istniała naprawdę. Natomiast mnie się wydaje, że to działa też i w drugą stronę. Mianowicie postać fikcyjna, z którą bardzo dobrze się znamy, którą kochamy, z którą się czasami utożsamiamy, ona ożywia postać autentyczną, która bardzo często jest taką postacią papierową zupełnie, znaną z kart książek, może podręczników szkolnych, taką przykurzoną historią. I mnie się wydaje, że to właśnie tak trzeba zrobić. Zderzyć fikcję z faktami i pomyśleć, że to, co można zrobić przy fabularyzowanych takich biografiach, nawet krótkich, nawet odcinkach osób autentycznych, to jest właśnie to, że można w ich usta włożyć słowa, których prawdopodobnie nie wypowiedzieli, bo wypowiadają je do postaci przecież wymyślone. No tak. A skąd pomysł, żeby bohaterowie sagi nazywali się winni? To było dla mnie ogromnie istotne, żeby ich nazwisko było takie bardzo wieloznaczne. Nie gryź mnie, Bronisław, no co ty, no nie wiem, o co mu chodzi. Zawsze taki spokojny, a teraz mnie gryzie. Z tym nazwiskiem to było tak, że ja szukałam odpowiedniego nazwiska, bo najpierw wybrałam sobie formę, czyli sagę, i później wymyśliłam, że to ma być 100 lat z życia pewnej rodziny, czyli stulecie. I zależało mi na takim efekcie Matki Królów. Żeby czytelnik się zastanawiał już przy tytule,
co on dostanie za zapowiedź. Miałam różne pomysły, koniec końców winni. Bardzo długo już przy ekranizacji winni było pisane małą literą, bo wszyscy przypuszczali, że jest to jakaś powieść rozrachunkowa. Mało kto wiedział, że to chodzi o nazwisko. I ja muszę powiedzieć, że byłam zadowolona z tego efektu, bo właśnie o coś takiego mi chodziło, o taką kontrowersję, o coś tak wieloznacznego. No i udało się pani. Mamy tutaj komentarz pani Joli. Bardzo ładnie przedstawiła pani rodzinę Iwaszkiewiczów. Dziękuję bardzo. To była taka rodzina, która później została zaszufladkowana jako Iwaszkiewicz biseksualny, pani Anna też, a w ogóle to Iwaszkiewicz bardzo lubił komunę i tyle. Natomiast ja dotarłam do jego działalności niezwykle szlachetnej, tej z czasów wojny, kiedy przez stawisko absolutnie przeszło mnóstwo ludzi biednych, i to nie tylko literatów i poetów, przeważnie, ale takich, którzy się ukrywali, którzy nie mieli co do garnka włożyć. Iwaszkiewiczowie ich przytulali na tyle, ile mogli, żywili, ochraniali, osłaniali. Rzeczywiście to była taka ogromnie szlachetna, bezinteresowna działalność. Poza tym, co by nie mówił o ich małżeństwie, a już oni to wiedzą najlepiej, jak było, tutaj w Brwinowie wszyscy ich pamiętają, znaczy wszyscy, no stare pokolenie. I ja mówiłam nawet Lidce Sadowej, która odtwarza rolę Anny Iwaszkiewicz, że tutaj miejscowi tak się zachwycają jej kreacją i jej wyglądem i jej sposobem poruszania się, bo to jest tak, jakby samą panią Annę widzieli. Na pewno było dla pani bardzo ważne, że powieść doczekała się ekranizacji i osiągnęła ogromny sukces, prawda? Tak, oczywiście. Każdy pisarz o tym marzy, żeby jego powieści były zekranizowane, i to zekranizowane nie byle jak. Bo już sama ekranizacja jest sukcesem, natomiast no, doświadczenie nas uczy, że różnie może być. Nawet z dziełem wielkim, nawet reżyser, jeśli jest bardzo uznany, może się coś nie udać. Tutaj odpukać udało się wszystko. Trzeci sezon, stabilna widownia, 3 miliony oglądających co najmniej. To są nie pojedyncze przecież sztuki, tylko gospodarstwa, gdzie czasami przed telewizorem gromadzi się więcej ludzi. Serial nakręcony z pietyzmem, z takim taktem, kulturą, piękne zdjęcia, piękna gra aktorska, staranność wykonania. Także ja tu jestem bardzo zadowolona i ogromnie się cieszę, że udało się. I tutaj od razu odpowiem panu Andrzejowi na pytanie. Tak, ja o to zabiegałam, bo czasy sieć w kącie się znajdą. Minęły bezpowrotnie, wydaje mi się. A poza tym wszyscy mnie pytają, jak to jest, kiedy odbiera się telefon od producenta, który mówi, że zekranizuje pani powieść. Nie wiem, jak to jest, bo myśmy się o to starali, wierzyliśmy w potencjał tej książki z wydawcą moim, wydawnictwem Zwierciadło, i udało się zainteresować producenta. Telewizja Polska zaryzykowała, przyjęła jeden sezon do realizacji, a później sukces sprawił, że zostały zakupione jeszcze 3. Miała pani wpływ na obsadę w serialu? Nie miałam, aczkolwiek pytano mnie, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy jest może jakiś aktor, którego ja szczególnie lubię i chciałabym zobaczyć na ekranie. Właściwie od początku było wiadomo, że zagra Kinga Price, bo ona była jakby w pakiecie z całym stuleciem, ale to wszyscy byli zachwyceni i absolutnie ten warunek nie był warunkiem jakimś trudnym. Wszyscy byli zachwyceni, że Kinga w ogóle chciałaby zagrać rolę w serialu. Ja bardzo chciałam, żeby pan Adam Ferency wystąpił i tak się rzeczywiście stało, ale jestem absolutnie zachwycona pracą reżysera castingu.
i uważam, że znalazł absolutnie aktorów wspaniałych, młodych, nieogranych, którzy oprócz gwiazd przepięknie zrobili ten serial. Nie przeszkadza Pani fakt, że już w drugiej części serialu jest spora rozbieżność pomiędzy powieścią a książką? Na przykład wątek Łucji i Jana został całkowicie zmieniony. No tak, wątek Łucji i Jaśka został całkowicie zmieniony, dlatego że Jaśka, produkcja nie zdecydowała się wysłać do Stanów Zjednoczonych. Uznano, że udawanie tutaj w jakimś miejscu, że jesteśmy na Brooklinie, nie za bardzo jest dobrym pomysłem. A z kolei pozbycie się Jaśka jakby i odczytywanie jego losów z listów, to też tego nie chcieliśmy. No i koniec końców kompromis, czyli Jasiek dostał nowe losy, nowe życie. Ja się z tym pogodziłam, bo rozumiem, że pewnych rzeczy nie da się przewalczyć i zresztą ja jestem taką osobą, że ja napisałam już swoje, oddałam to w ręce scenarzystów i reżyserów i teraz to moje dziecko proszę dalej prezentować w świecie. Jeżeli ono wymaga trochę innego wychowania, no to proszę bardzo, oczywiście ja bym wolała, żeby wszystko było wiernie i żeby wszystko było tak, jak ja napisałam, ale też rozumiem, że nie zawsze jest to możliwe. Chętnie występuje Pani w epizodycznych rolach, w ekranizacjach swoich książek. Jak się Pani czuje wśród postaci, które Pani wymyśliła, a potem spisała? Ja się czuję wspaniale. Przede wszystkim wspaniale czuję się na planie. Jestem tam najszczęśliwszą osobą. Ja mogę kilkanaście godzin tam czekać, powtarzać ujęcia bez końca i jestem zachwycona, że mogę być w takim otoczeniu wspaniałych aktorów, reżysera, że ktoś mnie czesze, ubiera w kostium. Poza tym spotykam się z taką sympatią, życzliwością, tyle szacunku okazują mi aktorzy i cała produkcja, że naprawdę proszę mi wierzyć, to jest wielka, wielka przyjemność, a też wydaje mi się, że ja jakoś nie psuję tego filmu, że absolutnie te epizody, w których się pojawiam, są dobrze zagrane i tu absolutnie nikogo nie razi mój potencjalny brak warsztatu. A wystąpiła Pani we wszystkich częściach serialu, prawda? Wystąpiłam we wszystkich częściach serialu i już od razu zapowiedziałam, że w czwartej też oczywiście zamierzam wystąpić. Czyli będzie czwarta część? Tak, będzie czwarta część. Teraz powstaje scenariusz. Myślę, że to już jest pewna informacja, bo ta trzecia część ma też bardzo wysoką oglądalność i myślę, że telewizja absolutnie będzie chciała kontynuować tę historię. Przecież mówimy o stuleciu. Tak, bardzo się cieszymy. A jaka kolejna powieść według Pani zasługuje na ekranizację? Oczywiście Pani powieść. Tak, no moim zdaniem moje wszystkie powieści są ogromnie filmowe i ja bym bardzo chciała, żeby powstały kolejne ekranizacje. Uważam, że albo są materiałem na miniserial, albo na serial, albo na film fabularny. I takim na przykład w współczesnym seriale, miniserialem, który ja widzę, to jest Coraz mniej Olsi, filmem fabularnym Lady M, sztuką w teatralną, bo to jest bardziej kameralna opowieść, myślę, że powinien zostać lotnisko nad ziemią. Absolutnie potencjałem, materiałem na serial są matki i córki. Ja bardzo lubię swoją Alicję i uważam, że to jest epicka ogromnie opowieść, bo nie saga, o kobiecie, która żyła tak, jak nie żył żaden człowiek. I myślę, że to jest też materiał na wielosezonowy serial. Ale jeśli ktoś z Państwa Alicję czytał, to wie, że w drugiej części jest Paryż, Wiedeń i absolutnie nie można tych miast pominąć, bo są ogromnie ważne dla fabuły i tu nie udałoby się zrobić takiego myku, bawią mnie ładnie, jak z Jaśkiem, którego nie posłaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Zostawiliśmy go w Polsce, zgadza się.
Wspomniała Pani o matkach i córkach. Jest to opowieść o prababce, babce, matce i córce, które zmagają się z przeszłością i z teraźniejszością. Dlaczego w tej książce nie ma mężczyzn? Dlatego, że to miała być taka właśnie opowieść o relacjach między kobietami, o relacjach międzypokoleniowych, o dziedziczonych traumach i o nasyłanych traumach. I tutaj ja kontynuowałam i jakby w pełni rozwinęłam to, co już zaczęłam pokazywać przy Coraz mniej osi, gdzie to była powieść o relacji matka-córka, ale nie tylko. Natomiast matki i córki są wyłącznie o tej relacji, o tej niezwykłej więzi albo o tym tragicznym braku więzi, który czasami potrafi być między ludźmi z wielu pokoleń, którzy powinni sobie być najbliżsi. Mówię tutaj o naszych matkach i o naszych córkach. Ponieważ nie bierzemy się znikąd, czyli nie wyrastamy z takiego klosza szklanego. Każda z nas w pokoleniu zmaga się z przeszłością. Ja jestem dzieckiem, które urodziło się w PRL-u i pamiętam jeszcze te czasy, kiedy niczego nie było. Moja mama przyjechała tutaj w 1968 roku wprost na wydarzenia marcowe. Moja babcia była z 15 roku, przeżyła dwie wojny, jedna babcia. Druga babcia była z roku 5 i podczas I wojny światowej bardzo pamiętała, co było i jak było, a była panienką ze dworu, taką troszkę terechowiczówną. I w czasie II wojny światowej była w Chełmie, więc pamiętała, jak to było w takim małym mieście, jak się żyło, jak Niemcy wkroczyli, a była rusycystką jeszcze na dodatek. Więc wszyscy się zmagamy z takimi traumami, naleciałościami, a przy tym życie toczy się cały czas i te relacje my cały czas tworzymy. I to mnie właśnie interesowało. No właśnie, to jest dość taka okrutna książka, prawda? Bo prababka, babka i matka nawet na łożu śmierci nie przekazują jej żadnej historii, żadnej wiadomości o jej pochodzeniu. No i czy nie uważa Pani, że to jest dość okrutne zachowanie względem tej najmłodszej z rodu? Ale to jest zachowanie prawdziwe, ponieważ stereotypowo utarło się, że na łożu śmierci to człowiek powinien przebaczyć wszystko, że jemu się powinno przebaczyć i też powinien zdradzić wszystkie tajemnice. Ale bardzo często tak się nie dzieje. Ja bym powiedziała, że przeważnie tak się nie dzieje i w kulturze polskiej, i w kulturze bułgarskiej. Mianowicie przebaczenie jest czymś, co my mamy w sobie albo go nie mamy. To nie jest coś, co możemy rozumowo stwierdzić, to nie jest coś, co możemy wygenerować albo że można wykrzyczeć nam, leż na łożu śmierci, no to przebacz tam siostrze czy bratu czy matce, bo tamto i ktoś mówi przebacz. To jest w nas w środku. Podobnie tajemnice. Do ostatniej chwili chcemy się czuć dobrze i chcemy się wybielić. I wydaje się, że nawet w takiej chwili boimy się wyznać prawdy. Też w Polsce jest takie stereotypowe określenie, że umarłym to się nie powinno źle mówić, jakby ktoś szlachetniał z chwilą śmierci, a przecież tak się nie dzieje. Troszeczkę inaczej jest w Bułgarii, bo tam na przykład bardzo często człowiek, który nie był w stanie wyznać swoich win, czy przeprosić, czy powiedzieć o jakichś tajemnicach, wraca po śmierci do rodziny w snach najczęściej i opowiada to, czego nie zdążył powiedzieć za życia. I czasami nawet ja pamiętam do osobowości babci i jej koleżanek, że one czekały na przykład na pojawienie się męża, żeby sobie z nim wreszcie porozmawiać, bo teraz już mogą, teraz to już nie ma nic do ukrycia. Także tak, ta książka jest okrutna, ona jest odarta z wszelkich takich sztucznych emocji i happy endów. Jest pokazane, jak można też zniszczyć komuś życie taką bezmyślnością, taką
takim stuporem emocjonalnym, jaki się prezentuje. A z trzeciej strony, cóż miały zrobić te kobiety, którym nigdy nie zaoferowano pomocy psychologicznej, które nie wzięto, podobnie jak i całe pokolenie, na kozetki, nie wytłumaczono, że wojna to nie była ich wina, że zabory to nie były ich wina i to, co się stało po wojnie, to też nie była ich wina. Więc to jest dokładnie o tym. Uważa Pani, że każdy z nas powinien poznać historię własnej rodziny i przodków? Ja uważam, że tak, ponieważ zawsze się bałam takiego brania się znikąd. Są osoby, które bardzo się interesują przeszłością swojej rodziny, które znajdują absolutnie wszelkie szczegóły na temat życia dziadków, pradziadków. A są osoby, których zupełnie to nie interesuje, bo nie chcą dźwigać bagażu poprzednich pokoleń. I to też jest w porządku. Ja uważam, że tutaj nie ma żadnego obowiązku, aczkolwiek szkoda, jeśli ktoś nie chce poznać, jak na przykład wspaniałymi ludźmi byli dziadkowie, albo nie chce się zmierzyć z tym, że dziadkowie w takim czy innym czasie zrobili coś, czego by bez wojny nie zrobili. Ja uważam, że powinniśmy się mierzyć i z dużą historią, i też z małą historią, bo to, co się dzieje współcześnie, wskazuje na to, że my nie umiemy się zmierzyć ze swoją historią. Prawdopodobnie dlatego, że też nie chcemy się zmierzyć na własnym podwórku. Kolejna saga, którą zaczęła Pani pisać, to Uczniowie Hipokratesa, dr Bogumił. Trudno było Pani zdobyć materiały do napisania tej książki, bo opisuje Pani wówczas XIX wiek, prawda? I trudno, i łatwo. Nie jest tak dużo materiałów, nie znalazłam na ten temat, ale to też czasami nadmiar bywa przytłaczający i czasami z nadmiaru człowiek nie jest w stanie się dźwignąć, żeby to, co jest mu potrzebne w danym momencie wykorzystać. Ja tutaj się zmagałam z innym problemem, nie z brakiem materiałów, tylko z tym, jak opowiedzieć o historii medycyny, jednocześnie nie tworząc drugiego Torvalda ani drugiego podręcznika historii medycyny, który to Torvald jest i nie trzeba go podrabiać, a z kolei podręczniki są dostępne też dla studentów i też nie ma potrzeby, żeby je powielać. I bardzo długo szukałam sposobu właśnie dotarcia do czytelnika ze swoją opowieścią. I w końcu, kiedy znalazłam taką możliwość, że mogę historię fabularną przepleść historiami takimi fabularyzowanymi wielkich postaci medycyny, które ówcześnie żyły i które właśnie poniosły największy wkład w rozwój medycyny, no to wtedy już byłam w domu i już wtedy mi było łatwo. Pisząc Uczniów Hipokratesa, połączyła Pani swoje dwie największe pasje, prawda? Medycynę i pisanie. Czy łatwiej jest Pani pisać książki z wątkiem medycznym, nawiązujące do medycyny? Ja mam bardzo dużo wątków medycznych w swoich książkach, dlatego że o medycynie wiem bardzo dużo, nie tylko o neurologii. Wiem, jak trudno jest wprowadzić wątki medyczne do książki, bo zdarza mi się konsultować książki koleżanek, które nie są lekarkami i widzę, że nawet najlepszy research, najlepsze staranne wyszukiwanie faktów nie zastępuje takiej wiedzy i doświadczenia wieloletniego. W związku z tym, jeżeli ja takie doświadczenie mam, to wydaje mi się naturalnym, że ja je wykorzystuję w swojej pracy, w swoim pisaniu. Czy ja lubię? Ja bardzo długo czekałam na taką wewnętrzną moc napisania książki z historii medycyny, bo ja o tym myślałam bardzo od dawna. Ale dopóki nie znalazłam najlepszego sposobu opowiedzenia o tym,
Nawet się za to nie brałam, chociaż tu wydawca mówił, że sporo książek takich powstaje, że jest właśnie taka moda na to i być może ktoś mnie wyprzedzi. Ja sobie musiałam to wszystko poukładać w głowie, znaleźć odpowiednią dla siebie i oryginalną formę, ubrać ją w treść i dopiero ją wysłać do czytelnika. Kiedy możemy spodziewać się drugiego tomu Uczniów Hipokratesa? W lipcu i to bardzo serdecznie zapraszam. To jest ogromnie ważna dla mnie książka. Proszę mnie nie zrozumieć źle, bo wszystkie książki są dla mnie ważne. One wszystkie są w obiegu, wszystkie są dostępne i na każdej mi zależy. Natomiast tutaj po raz pierwszy mam taką misję rzeczywiście, żeby opowiedzieć o pewnej niezwykłej lekarce, pewnej szlachetnej, wspaniałej postaci, jaką była Anna Tomaszewicz-Dobrska, pierwsza polska dyplomowana lekarka. I to jest jej fabularyzowana biografia. Niezwykła, bardzo szlachetna postać. Ona wykształciła kilkaset lekarzy, lekarek, położników i położnic, akuszerek, pielęgniarek ginekologicznych, przy tym pracując społecznie, działając na rzecz biednych i wykluczonych, wdów i sierot. Tutaj współpracowała z Elizą Rzeszkową, z Marią Konopnicką. Przyjaźniła się z racji męża. Jej mąż, właściwie jego najlepszym przyjacielem był, słuchajcie Państwo, Henryk Sienkiewicz. Taka niezwykła rzecz. Natomiast kiedy ona zaczęła swoją działalność, to wspierał ją na przykład Bolesław Prus, który nie widział nic złego w tym, że kobieta sprawuje taki zawód. Także ja tutaj miałam misję, żeby opowiedzieć Państwu o tym, jak kobietom było trudno zaczynać pracę w takim zawodzie, gdzie dzisiaj jest to zawód sfeminizowany i wydaje się po prostu zdominowany przez kobiety, przynajmniej w niektórych specjalizacjach. Tydzień temu ukazała się Pani najnowsza powieść Rzeki płyną jak chcą. Skąd czerpała Pani inspirację do napisania tej książki? Tak sobie pomyślałam, że chciałabym stworzyć taką opowieść lżejszą. Lżejszą gatunkowo, mianowicie chciałabym napisać romans. Romanse są u nas troszkę tak lekceważone, bo albo są takie bardzo banalne, albo są z historią w tle i stanowią jakiś taki element większej całości. Ja tutaj chciałam oczyścić nieco ten gatunek i napisać coś o miłości i dla kobiet, o kobietach. Stąd właśnie pomysł na książkę o trzech siostrach, które mają przed sobą mężczyzn, czasami są z nimi związane formalnie, czasami nieformalnie i co z tego wynika, jak się mogą przenikać takie pary i osobowości. Sam tytuł nawiązuje do trzech głównych bohaterek, do sióstr, czy raczej do jednej z nich konkretnie, czy może do pani? Ja myślę, że do wszystkich sióstr nawiązuje i też jest w powieści opisana rzeka, która lubi zmieniać swoje koryto i robi to tak sprytnie, że po prostu w pewnym momencie pojawia się w innym miejscu. Stąd przekonanie głównej bohaterki Klary, że rzeki płyną jak chcą. I to jest też może takie zdanie, które mówi o możliwościach, że tak naprawdę możemy kształtować nasze życie tak jak uważamy za stosowne. Rzeka bardzo często jest metaforą życia, bo i życie płynie, i rzeki płyną. Nie zawsze się da płynąć tak, jak się chce. Czasami trzeba pod prąd, czasami płynięcie z prądem jest utożsamiane z pewnym wygodnictwem życiowym, ale możemy płynąć tak jak chcemy. A skąd pomysł, żeby jednej z głównych bohaterek, mam tu na myśli Klarę, nadać takie cechy osobowości, które mimo tego, że są pozytywne, bo jest ona bardzo dobrą osobą, zawsze stawia rodzinę i przyjaciół na pierwszym miejscu, to jej samej te cechy charakteru jednak przysparzają wielu trosk, kłopotów, prawda?
To prawda, ona jest też tym wszystkim na tyle niepewna i na tyle niepewna swojej drogi, którą podąża. Czasami nie wie, czego chce, ale też nie wie, czego nie chce. Walczy o swoją miłość, ale być może odrobinę za późno. Zawsze myśli o sobie jako o kolejnej osobie. Nigdy nie przedkłada własnego szczęścia nad szczęście innych. Stąd zawsze pozostaje krok do tyłu za prawdziwym życiem. Zakończenie powieści niesie pewien niedosyt. Będzie kontynuacja książki? No ja myślałam, że to jest zamknięta całość i szczerze mówiąc ogromnie mnie zaskakują te głosy, które mówią, że powinna być kontynuacja, bo wydaje mi się, że książka kończy się dosyć jednoznacznie. Ja się zastanawiam na przykład, czy Klara jednak przeżyje, czy nie. Na dzień dzisiejszy nie myślałam o kontynuacji, szczerze mówiąc. Myślę, że czasami jest tak, że kontynuacja zubożyłaby ten oryginał. I ja lubię pozostawać taki niedosyt. Tak jest na przykład w Coraz mniej olśnień, w Lady M, gdzie miałam właśnie takie głosy, że bardzo czytelnicy chcieliby się dowiedzieć, co się dalej dzieje z bohaterką, która stanęła na takim rozdrożu życiowym, ale ja zawsze wtedy mówię, proszę sobie dopowiedzieć, co Państwo uważają, że z tą bohaterką się stało. I tu też mówię, że czy Państwo uważają, że Klara mogła, no nie chciałabym tu spoilerować, ale czy ta jej historia może toczyć się dalej, w jakim kształcie? No. Sięga Pani po różne gatunki literackie. Jaki jest Pani ulubiony? Chyba nie mam ulubionego, bo też to sięganie po różne gatunki literackie, ono nie wynika z tego, że ja koniecznie sobie muszę udowodnić, że jestem w stanie napisać i sagę, i powieść obyczajową, i kryminał, i sensację, i romans, i fabularyzowaną biografię. Ja po prostu wybierając temat swojej powieści, jednocześnie szukam nośnika, który najlepiej tę historię pokaże. I albo to jest kryminał, albo to jest saga, bo jak lepiej opowiedzieć o 100 latach z życia pewnej rodziny na tle historii Polski. Jak najlepiej, jak nie w kryminale, opowiedzieć historię nastolatek, które spotykają się na strychu, tam ma miejsce pewien rytuał, a później jedna z nich znika. Jak opowiedzieć historię Bogomiłów, jak nie w powieści sensacyjnej. Dlatego ja sięgam po różne gatunki, żeby jak najlepiej opowiedzieć daną historię. A mamy pytanie od pani Joli. A kryminał? A kryminał ostatnia chowa klucz. To jest kryminał. Dobrze. Proszę powiedzieć, jakie cechy osobowości i charakteru pomagają pani w pisaniu? Na pewno dyscyplina, na pewno taka staranność i dokładność, ale też wydaje mi się, że gdybym nie skończyła medycyny, o znowu przyszedł, pokaż się Bronisławie, bardzo, gdybym nie skończyła medycyny, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, I przy pracy naukowej ja się nauczyłam takiej dyscypliny naukowej, czyli że praca musi mieć cel, musi mieć materiał i metodę. Później tę metodę się przedstawia i ten materiał. Wyniki się przedstawia i wnioski, czyli dyskusje z tym wszystkim. I ja tak dokładnie komponuję swoje książki, czy są romansami, czy są sagami. Więc wydaje mi się, że takie moje podejście naukowe bardzo dokładne i bardzo takie pełne dyscypliny mi najbardziej w pisaniu pomaga. Mam ostatnie pytanie. Jakie dalsze plany literackie? No, teraz odpoczywam. W zeszłym roku napisałam 3 książki. Rzeki płyną jak chcą. Drugą część Uczniów Hipokratesa, czyli doktor Annę. I trzecią książkę, o której jeszcze nie mogę mówić, napisałam też opowiadanie, które wejdzie w skład Pocisku kryminalnego i to będzie opowiadanie inspirowane pewnym dziełem sztuki, ukaże się w antologii 19 maja.
Napisałam też musical wraz ze swoim przyjacielem Danielem Wyszogradzkim, który napisał słowa do piosenek, ja napisałam libretto. No i bardzo Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że te czasy się skończą i będzie można w teatrze zobaczyć i przedstawienie teatralne i musical. Ten nasz ma być w Filharmonii Olsztyńskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy. 4 grudnia mam nadzieję, że się uda. Więc teraz sobie odpoczywam. No pewnie będę musiała w jakiejś drugiej połowie roku zabrać się za trzecią część uczniów Hipokratesa. Ale tak sobie powoli o tym myślę, bo się napracowałam przez te 10 lat i muszę trochę odpocząć. Czym zajmuje się Pani prywatnie, kiedy Pani nie pisze? Czytam wtedy książki, gotuję, zajmuję się sobą, z rodziną, dziećmi swoimi. Teraz mamy pieska, o piesku regularnie donoszę na Facebooku. No czasami kotem, ale kot to nie wymaga, żeby się nim tak specjalnie zajmować. Aktualnie poszerzam swoją przestrzeń w sposób dosłowny, bo rozbudowuję dom i ogromnie mnie to cieszy. A Pani ulubiona książka? A jeśli miałabym jedną wymienić, to bardzo byłoby mi trudno. Zawsze mówię, że jeżeli jedna, to 100 lat samotności Markeza. Ale jeżeli wiele, to i Marquez, Isabel Allende, i Nabokov, José Saramago, ostatnio Javier Marías. Natomiast takimi książkami, które zmieniły moje życie w dzieciństwie, to były najpierw Klejdy, Sezama Weleśmiana, później Momo Michaela Ende i Nędznicy Wiktora Hugo. Mamy pytanie od pana Andrzeja. Jak przekonała pani wydawcę do druku pierwszej książki? Czy była już Pani wtedy znana? Nie, byłam zupełnie nieznana, natomiast wydawca dostrzegł ogromny potencjał w opowieści o Bułgarii, bo stwierdził, że ludzie bardzo lubili ten kraj, lubili tam jeździć, bo tam było ciepło, było morze i arbuzy i bardzo chętnie przeczytają znowu o Bułgarii, także nie było trudno. Natomiast dosyć trudno było przekonać wydawcę, żeby wydał moją pierwszą powieść, Coraz mniej Olsi, ponieważ bohaterki tej powieści nie są typowymi bohaterkami książek obyczajowych, które znamy dzisiaj, bo to są bohaterki negatywne. I tu było trudno. Jak wyobraża sobie Pani siebie na przykład za 10 lat? Dalej będzie Pani pisać? Chciałaby Pani dalej pisać? Wydaje mi się, że tak, ale być może zajmę się też innym pisaniem. Teraz próbuję się mierzyć z scenariuszami filmowymi i serialowymi. Zacznę pewnie od swoich. Wydaje mi się, że tu jest jakaś taka przyszłość dla mnie. Oczywiście książki, książki też. A jakieś książki dla dzieci jeszcze powstaną? Trudno mi powiedzieć. Książki powstały dla moich dzieci. Były jakoś tak bardzo z nimi związane, rosły razem z nimi. Później napisałam książkę dla młodzieży, czyli dla moich dzieci, które już wyrosły z Julka i Mai, Nowy Świat. Natomiast teraz ciągle myślę o tym, że może by coś, ale mam pomysły na fabułę dla dorosłych i ciągle ta działalność dla dzieci jakoś umyka. To ten nasz musical, o którym wspomnieliśmy, Pora Jeziora, oparty na legendach warmińskich, jest ogromnie familijny. Można zabrać dzieci na ten spektakl. Pani Jola napisała, pięknie Pani o tym wszystkim opowiada. Wydawałoby się, że wszystko jest takie proste, naturalne i możliwe do zrealizowania, godne podziwu. Dziękuję bardzo. Ja się zawsze staram, naprawdę, i podczas spotkania autorskiego, i podczas pisania, zwłaszcza podczas spotkania z Państwem, ogromnie lubiłam jeździć do Państwa i gdyby nie pandemia, to pewnie bym do Zawiercia przyjechała i się z Państwem spotkała. Zawsze te spotkania trwały bardzo, bardzo długo. Ja z każdym rozmawiałam i mogliśmy wymienić myśli i oficjalnie podczas spotkania oczywiście i później już w kuluarach, jak to się mówi.
Także tak, oczywiście takie spotkanie na żywo to jest nieporównywalne, prawda? No ale niestety. Nieporównywalne, zdecydowanie. Ja na przykład od razu mówiłam, że takie spotkanie na żywo trwa prawie 3 godziny i ja jestem absolutnie przygotowana na ten czas. Natomiast tutaj już po godzinie już widzimy, że uwaga słuchaczy słabnie właśnie dlatego, że nie ma tej wymiany energii, że owszem, widzimy siebie, ale każdy jest u siebie i ta energia, ta moc się nie przenika jednak. Zachęcam teraz do zadawania pytań Pani Aubanie. Mamy taką możliwość. Może ktoś jest chętny? Śmiało. Śmiało, śmiało. Najwyżej nie odpowiem. Ja mam pytanie związane z warstwą językową utworu, bo to wcale nie jest tak prosto stworzyć macie tak jak tutaj w Stuleciu Winnych, prawda, gdzie mamy przeróżne środowiska, gdzie mamy na przykład Helę. I jednak przygotowanie tej warstwy językowej wcale nie jest takie proste. No nie jest proste, ale też jakby tutaj pomaga ucho do języka. Ja pochodzę z muzycznej rodziny, moja mama jest muzykiem, więc pewnie to w jakiś sposób mi pomaga. Poza tym ja też bardzo dużo czytałam książek i w dzieciństwie, we wczesnej młodości i teraz, które opowiadają o różnych bohaterach z różnych warstw społecznych, z różnych miejsc w Polsce i za granicą. I ja mam po prostu ucho do tego, jak człowiek mówi w danym miejscu, czasie, jakie ma możliwości, ale też bardzo często sobie wyobrażam, jak ja bym sobie wyobrażała, że dana osoba z danym wykształceniem i jest w stanie powiedzieć to czy tam. Wie Pani, przecież był czas, kiedy na przykład w szkole dziecko, które mówiło gwarą, było wyśmiewane i wręcz również i ze strony nauczycieli. Nauczyciele musieli języka polskiego, musieli tak prowadzić zajęcia, że wskazywać na tą literackość języka polskiego, więc na przykład Śląsk czy Kaszubi no mieli wielki problem, bo często dzieci rozmawiały w domach, używając swojego języka. Później przychodziły do szkoły, więc no było to, dlatego to jest tak ważne, że ten wątek, że właśnie ta warstwa językowa może być tak zróżnicowana. No to też jakby staram się pokazać różnorodność bohaterów przez różnorodność języka, którym się posługują. To jest też jeden ze sposobów zróżnicowania tych bohaterów, żeby oni nie mówili tak samo. Wtedy w naturalny sposób nie są tacy sami, tak jak my. Każdy mówi inaczej. Tak, jednocześnie jest to pokazane, jak różnorodni i piękni jesteśmy, prawda? Tak. I jak warto dbać. Przecież na przykład Wilamowice, gdzie mamy garsteczkę osób mówiących swoim językiem, prawda? Więc może warto, dlatego to jest tak. A ostatnio pojawiły się informacje, że mamy 42% czytających, więc. I to jest dobra wiadomość, ponieważ jest ich więcej niż w zeszłym roku i ciągle zła, ponieważ no 42% nie jest to. Nie jest to dużo, ale ja mam nadzieję, że te wyniki się będą poprawiały. Tak. Mamy pytanie od Pani Agnieszki. Może Pani Agnieszka zechce sama zadać to pytanie? Zapraszamy. Chyba nie, więc sama przeczytam. A może napisałam... O, dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam, miałam problem z łączem. Czy mogłaby Pani napisać książkę, której historia byłaby osadzona w naszym Zagłębiu? To znaczy, no tak się wydaje, że ja mogłabym każdą książkę napisać, ale nie każdą czuję. I myślę, że historię osadzoną w Zagłębiu najlepiej napisałyby osoby, które w tym Zagłębiu są albo z dawien dawna, albo tam osiadły przed kilkoma laty, jak ja w Brwinowie, i zechciały być częścią tej małej ojczyzny.
Ja musiałabym sztucznie się przekopać przez historię Zagłębia, coś wybrać sobie i napisać. Więc wydaje się, że niby bym mogła, ale czy nie znalazłby się ktoś, kto by to zrobił lepiej? I czy nie ma takich pisarzy, którzy pokazują historię Zagłębia lepiej? Zawsze mogłaby pani przyjmować. Może się uda. Ostatnio miałam prośbę, żeby napisać sagę, która dzieje się na Kresach Polski, więc takich próśb mam rzeczywiście bardzo dużo. Natomiast, tak jak mówię, wszystkiego można by spróbować, ale ja muszę czuć, że coś bym chciała napisać, opowiedzieć o jakimś miejscu czy o jakimś okresie z dziejów. Mamy dla Państwa do nas częściej. Wtedy Pani pozna historię i będzie mogła napisać. Może proszę spróbować lokalnie u siebie. Ja tak naprawdę mówię, że bardzo często się spotykam z tym, że ktoś właśnie uważa, że ja bym dobrze napisała jakąś historię jakiegoś miejsca. Być może tak, natomiast często też spotykam się z propozycjami, że ktoś mi opowie historię swojej rodziny i ja ją napiszę, albo że ktoś ma pomysł na książkę i mi ją opowie i ja ją napiszę. Kiedyś taka pani już nieżyjąca pani doktor powiedziała, że mieszka w domu, który to dom ma bardzo ciekawą historię i ona uważa, że ja jestem jej to w jakiś sposób winna, żeby tę historię napisać. Także Ja muszę sama wiedzieć, muszę sama chcieć o czymś napisać, muszę to czuć, muszę w sobie to wzbudzić i wtedy rzeczywiście mogę to zrobić. Mamy dla Państwa niespodziankę. Halo? A, mamy jeszcze. Można pytanie? Tak, proszę bardzo. Andrzej, chciałem zapytać o stulecie winnych, o warsztat, bo ta historia jest osadzona w realiach historycznych i dzieje się na przestrzeni dekad. Czy musiała się Pani specjalnie przygotowywać, jeżeli chodzi o fakty historyczne? Jeśli tak, czy internet wystarczył, czy jakich źródeł Pani korzystała? Tak, oczywiście musiałam się przygotować, bo no to są, to jest konkretne miejsce, konkretni ludzie i konkretny czas. Internet nie wystarczył, bo w internecie nie ma aż tylu wiadomości. Tyle, że i ja mam to szczęście, że w Brwinowie działa bardzo prężnie Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, które jest skarbnicą wiedzy o Brwinowie. Tam charytatywnie, zresztą dla przyjemności pracują ludzie, którzy tym Brwinowem się zajmują od dawna. Jak się pójdzie na cmentarz z panią Krysią czy z Andrzejem Łączkowskim, to można się dowiedzieć wszystkiego praktycznie o każdym pochowanym tam człowieku. Mamy też pana Grzegorza Przybyła, naszego tutaj kronikarza miejscowego, który absolutnie spisuje dzieje Brwinowa i od którego na przykład się dowiedziałam o istnieniu tych szpitali polowych w czasie II wojny światowej, tajnych szpitali, gdzie operowano powstańcy. Dużą skarbnicą wiedzy jest nasz Kościół Świętego Floriana i księgi parafialne i wspomnienia księży, takie notatki z czasu właśnie I wojny światowej. Także ja tutaj nie musiałam dokonywać jakichś bardzo trudnego researchu, ponieważ rzeczywiście wszystko mi umożliwiono właściwie i miałam łatwo w znalezieniu tego, co mi było potrzebne.